wciąż przybywa chorych na COVID-19, szczególnie na Śląsku. Na szczęście wśród chorujących sporo jest osób w sile wieku, które zakażenie koronawirusem przechodzą bezobjawowo. Dlatego też w Raciborskim Szpitalu liczba chorych utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku tygodni. Nie znaczy to jednak, że szpital nie boryka się z problemami. W szpitalu przy Gamowskiej wciąż przebywa blisko 120 pacjentów. W ostatnich dniach ich ubyło, ale nie ze względu na ozdrowienia, a z uwagi na wyłączenie z pracy stacji dializ. Mamy też problemy, jeżeli chodzi o kwestię związaną ze stacją dializ, która prowadziła nam firma zewnętrzna. Te dializy przeprowadzała, chemiodializy. Doszło tam do zakażenia personelu, który prawdopodobnie się zakaził w innych swoich stacjach. No przy okazji musieliśmy też izolować swój personel, który zajmuje się tymi pacjentami. Mam nadzieję, że ta transmisja tych zakażeń będzie niewielka. Natomiast no, pacjentów po uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia i Wojewodą Śląskim, służbami wojewody, była decyzja, żeby ich przetransportować do stacji dializ w Gliwicach. Na terenie szpitala miało też miejsce tragiczne wydarzenie. W nocy z 7 na 8 czerwca z okna na 5 piętrze wyskoczył jeden z pacjentów i poniósł śmierć na miejscu. Był to młody człowiek, który był u nas, przebywał na oddziale zakażony koronawirusem. Przebywał u nas od 25 bodajże maja. Już raz był oznaczony, był ujemny. Czekaliśmy na drugi wynik. No, co się stało, trudno jest nam powiedzieć. No, w każdym bądź razie wygląda to na próbę samobójczą. Sprawę prowadzi prokuratura. Nie wiadomo, co skłoniło młodego człowieka do decyzji o skoku. Niemniej jednak warto zastanowić się, jak izolacja w warunkach szpitalnych może wpływać na stan ludzkiej psychiki. Taki stan izolacji nie wpływa dobrze na psychikę człowieka. W związku z tym, natomiast te kontakty muszą być ograniczone ze względu na sprawy epidemiologiczne i raczej trudno by było, gdyby do takich kontaktów dochodziło. No, te kontakty są poprzez, wiadomo, telefony, które ci pacjenci mogą mieć, natomiast przebywanie ciągle w jednym miejscu i w izolacji nie wpływa dobrze na samopoczucie każdego. Czasami te pobyty u nas to są co najmniej 2-3-tygodniowe, czy nawet miesięczne, w związku z tym jest to taki okres, gdzie już pewne rzeczy stają się trudne do zniesienia. Jak zapewnia dyrektor placówki, pacjenci, którzy nie radzą sobie psychicznie z odizolowaniem i chorobą, mogą tu liczyć na specjalistyczną pomoc. Jeżeli stan pacjenta wymaga jakiejś konsultacji czy pomocy, i lekarz prowadzący stwierdza taką potrzebę, to oczywiście takie konsultacje się odbywają czy będą się odbywać. Także to też wynika z zaleceń lekarzy prowadzących. Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście mamy zatrudnionych psychologów. Jeżeli ktoś sobie życzy, to jak najbardziej. Mimo możliwości, którą oferuje szpital, niestety wciąż niewiele osób korzysta ze wsparcia psychologicznego dostępnego w placówce.